Kolejnego punktu porządku obrad, punktu czwartego, to jest przyjęcie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy na rok 2014, druk nr 279. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy na rok 2014. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się projekt planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy 6 dzielnicy na rok 2014 na kwotę 34 tysięcy złotych przedstawiony w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie w oparciu o zarządzenie nr 2578/2013 prezydenta miasta Krakowa z dnia 4 września dnia 2018 roku, wyciąg od drugi urzędu mówi się o opracowaniu uchwalenia projektu planu finansowo-rzeczowego wydatków dzielnicy na rok 2014. Jeśli chodzi o ten projekt budżetu, on zasadniczo nie różni się od projektu z poprzedniego roku, aczkolwiek został wprowadzony nowy paragraf w zakresie śmieci, to związane z uchwałą Rady Miasta, ustawą i uchwałą Rady Miasta o odpadach komunalnych. I tak, na składki na ubezpieczenie społeczne jest zaprogramowane 800 zł, składki na fundusz pracy 120, wynagrodzenie dodatkowe 4680, zakup materiału doposażenia 6360, zakup energii 7980, zakup usług remontowych 400 zł, zakup usług pozostałych 7020, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w uruchomionej publicznej sieci telefonicznej 1500 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4300 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analizy opinii 0, w punkcie 11 również mamy 0, to podróże służbowe krajowe, opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, to jest ten nowy paragraf, 840 zł. Kwota do dyspozycji dzielnicy 34 tysiące zł. Chcę przypomnieć, że ta kwota od kilku lat jest dużo mniejsza. Wcześniej była to kwota 50 tysięcy na funkcjonowanie biura. Niemniej jednak jakoś radzimy sobie z tym problemem i nawet bywa, że uda się jeszcze coś zaoszczędzić. Bardzo proszę, jeśli chodzi o opinię Komisji Budżetowej. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Bardzo proszę, Pani Łukasz. Ja mam pytanie. Nie ukrywam, też wynika z jakiejś ciekawości, bo ostatnio też zmieniałem operatora w domu, jeśli chodzi o stacjonarną publiczną sieć telefoniczną. No, kwota 4300 na rok to jest abonament miesięczny ponad 350 zł. Z tego, co się orientuję, to już abonamenty w wysokości 100-150 zł dają nieograniczoną, nielimitowaną możliwość połączeń. Stąd moje pytanie, czemu to jest taka wysoka kwota? Jakby Pan Przewodniczący mógł mi wytłumaczyć? Znaczy, myślę, że uda mi się. No jest to kwota zaplanowana. Ja nie umiem do końca powiedzieć, czy ona będzie wydatkowana, natomiast pracownik biura i członkowie zarządu wiedzą, że jeśli wykonują rozmowy telefoniczne, to mają być przygotowani merytorycznie do tych rozmów, żeby te rozmowy trwały jak najkrócej. Niemniej jednak z telefonu korzystają również wszyscy Państwo radni. No i tu przy tej okazji też mam taki apel, że jeżeli już korzystamy, to żebyśmy byli dobrze przygotowani do rozmów, żeby nie przeciągać jakby dłużej. Tak jest zaplanowane. Mam nadzieję, że będą oszczędności w tym roku. Udało się coś zaoszczędzić. Jakby ten rok wygląda, tak się to właśnie mamy tu dalej. Aha, bo mamy, tak, bo później mamy takie przesunięcie. No w tym roku ta kwota będzie, wygląda na to, bo będziemy przesuwać później środki 1000 zł. Także potwierdza to moje słowa, że
że postaramy się, że tak powiem, jak najmniej, że tak powiem, korzystać z telefonu, ale też nie da się nie korzystać. Znaczy, przepraszam, to moja sugestia jest może taka, żebyśmy poszukali tańszego operatora, no bo wydaje mi się, że spokojnie jesteśmy w stanie... Przyjmuję tą uwagę, zwrócę się do Urzędu Miasta, by faktycznie... Zwłaszcza, że to znaczy, chcę powiedzieć inaczej. Miasto, ja nie wiem, czy już nie jest tak, czy nie będzie, bo miasto wchodzi w program takie, że będzie zamawiał usługi dla wszystkich jednostek, jeśli chodzi o prąd, o inne rzeczy, więc być może tutaj też pracuję w naszym, ale dopytam i zaproponuję takie rozwiązanie. To będzie możliwe choćby nawet kompleksowo dla wszystkich rad dzielnic, a to jest 18. Przyjmuję. Czy jeszcze ktoś Państwa? To pytanie, miałeś tutaj irytują zdanie niedookreślone. Co to znaczy zakup usług pozostałych? Znaczy jaki? Dlaczego to jest niedookreślone? Ja znaczy tak się paragraf nazywa. No, ja... Cóż to... Proszę o wyjaśnienie, co to znaczy konkretnie. Co się myśli pod usługami pozostałymi? I w jakiej kwocie jest szczególnie? Mówi Pan o... To jest punkt siódmy. Punkt siódmy. Już tak. No to tu jest tak, rozbijając być może tak na czynniki pierwsze, to są ścieki, to jest ochrona obiektu, to jest sprzątanie. Ile? Jeśli można tak do każdego. Wie Pan co, to jest umowa, no te, zapraszam Pana do biura, przeglądnie Pan sobie umowę. No ale ja mówię, no, na dzień dzisiejszy nie ma umowy, ale to jest mniej więcej na takim samym poziomie umowa z Klubem Sportowym Bronowianka. Która ponosi koszty i tylko w ten sposób no, możemy się rozliczać. Te negocjacje w zasadzie i tak dalej prowadzi magistrat. No, to no, można pytać Pana Prezydenta. Tak? Ja staram się, że tak powiem, wpłynąć na klub, żeby były takie sytuacje, że nie było pieniędzy, klub się zgadzał, obniżał, no później jak były, no to staraliśmy się w jakiś sposób zrekompensować. Nie możemy brać pieniędzy, to jest wiadomo, za, nie mogą brać pieniędzy za wynajem, bo to jest no, nieruchomość gminy, tak? Więc możemy tylko, że tak powiem, płacić te rzeczy, o których mówię. To już chyba trzeci, czwarty raz staje. No. Tak, tylko teraz jest pytanie szczegółowe, czy w takim razie ten rachunek wystawi na Bronowianka, tak? Czy... Tak, wystawia Bronowianka. Tak. Czyli Bronowianka też wyszczególni dokładnie kto, jaka... Tak, wszystko, tak, w rozbiciu wszystko. Chciałbym to zobaczyć. W umowie to będzie, będzie umowa podpisywana. Ale na, ten rok też można popatrzeć, jak jest w tym roku też. Można. Cieszę się, ktoś z Państwa chciałby. Tak, dobrze. Prewencja to jest łącznie 15 tysięcy złotych, które gmina Kraków wpłaca Bronowiance. Ja trochę zajmuję się administracją obiektów. Wydaje mi się, że na przykład pozycja, pod którą zakup energii, biorąc pod uwagę, że jest to również ogrzewanie obiektu, ale również energia elektryczna, to jest pozycja znacznie zawyżona dla takiej powierzchni, jaką zajmuje Rada Dzielnicy. Znacznie ta kwota w moim przekonaniu jest zawyżona. Podobnie jak i ten zakup usług pozostałych. Dlatego miałbym taki apel do Pana Przewodniczącego. Żeby, bo to jest moim zdaniem ukryta forma dotacji dla Bronowianki, aby spróbować wyjaśnić nam, może nie przy tej okazji, może w najbliższym czasie, dlaczego takie kalkulacje są przeprowadzane, dlaczego takie umowy ktoś podpisuje. Myślę, że jest osoba odpowiedzialna za negocjacje. Proszę nam ewentualnie ją wskazać i żebyśmy się dowiedzieli, dlaczego pieniądze znowu podatnika w obiekcie gminnym przepływają do stowarzyszenia, który jest na osobowość prawną, ale jest stowarzyszeniem prywatnym. A my w Bronowiance, jak widać, proszę Państwa, dajemy dosyć sporo pieniędzy. I gdyby to wszystko zsumować, to są naprawdę znaczące kwoty, idące no, chyba już dziesiątki tysięcy co roku. Ja, Szanowni Państwo, oczywiście przyjmuję tą uwagę. Postaram się na kolejną sesję zaprosić dyrektora albo prezesa. Niech tutaj powiem, przybliżą Państwu tą problematykę, czemu tyle nie mniej czy nie więcej. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem w porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Gminy tutaj przyjęła uchwałę.